Niektórzy rodzą się bohaterami, którzy niczego się w życiu nie boją. Inni bohaterami się nie rodzą, ale jak bohaterowie umierają. Do tej drugiej grupy należał Thomas Cranmer. Przyszedł na świat w dobrze sytuowanej rodzinie we wsi Ashlockton 2 lipca 1489 roku. Uczył się od najmłodszych lat. Wiemy, że był znakomitym łucznikiem, myśliwym i jeźdźcem. W wieku 14 lat podjął naukę na Cambridge. W 1511 zdał bakalaureat. Został członkiem Akademii w Jesus College, a w 1523 roku doktorem teologii. Rok później po ożenku utracił funkcję członka Akademii, ale odzyskał ją po roku, gdy zmarła mu żona i dziecko. Biskupstwo, o które nie zabiegał, uzyskał dość nietypowo. Henryk VIII chciał wtedy rozwodu z pierwszą żoną Katarzyną Aragońską. Cranmer przy obiedzie z przyjaciółmi stwierdził, że czołowe wszechnice Europy powinny uzgodnić w tej sprawie stanowisko i przedłożyć je królowi. Słowa Cranmera dotarły do króla, któremu się spodobały i który wysoko ocenił ich autora. To doprowadziło do szeregu wydarzeń, które wyniosły Cranmera do godności arcybiskupa Canterbury, mimo że wcześniej biskupem nie był i że wystarczała mu posada akademika. Henryk VIII rozwiódł się z Katarzyną i poślubił Annę Boleyn, której córka Elżbieta, późniejsza królowa Anglii, była chrześnicą Cranmera. Darem Henryka VIII dla Anglii było złamanie jarzma Rzymu i kasacja zakonów. Sam król jednak do końca życia pozostał papistą. Na koronacji Edwarda VI Cranmer wygłosił kazanie, w którym przyrównał nowego władcę do biblijnego młodego króla Jozjasza. Opracował też po angielsku modlitewnik powszechny w miejsce dotychczasowego modlitewnika łacińskiego. W roku 1553 po śmierci Edwarda na tronie zasiadła Maria I Tudor, po trwających zaledwie 9 dni rządach Jane Grey. Maria uwolniła z Tower Stephena Gardinera i nadała mu stanowisko lorda kanclerza. Następnie wtrąciła do lochu Cranmera za udział w rozwodzie Henryka z jej matką i za jego protestanckie przekonania. Cranmer spędził w celi 2,5 roku. Z dachu więzienia kazano mu oglądać kaźń Ridleya i Latimera. Chciano go skłonić do wyrzeczenia się protestantyzmu, co też w końcu uczynił, ślubując wierność katolicyzmowi. To jednak nie zapewniło mu bezpieczeństwa. Na procesie w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny zmuszono go do wysłuchania dwugodzinnego kazania potępiającego jego samego. Gdy na oczach ludzi miał się wyrzec z protestanckiej wiary, stanął na drewnianym podwyższeniu, które wspierało się na filarze, gdzie do dziś widać wycięcie. Na oczach zgromadzonych nazwał papieża antychrystem, odwołał swoje wcześniejsze słowa i zadeklarował wierność swym wcześniejszym przekonaniom. Zabrano go więc na miejsce egzekucji. Gdy już sięgały go płomienie, wyciągnął do przodu prawą rękę, tę samą, która wcześniej podpisała wyparcie się wiary, i rzekł: ta ręka zawiniła, więc spali się pierwsza. Trzymał ją jakiś czas wyciągniętą, zanim opadł bezsilny i spłonął. Maria zamordowała za swoich rządów jeszcze 250 protestantów. Po jej śmierci tron objęła Elżbieta I. Jednym z pierwszych jej dekretów było przywrócenie do łask modlitewnika powszechnego opracowanego przez Cranmera. Było to swoistym hołdem wobec człowieka, który był jej ojcem chrzestnym.
Choć Cranmer pod presją w obliczu prześladowań wyparł się wiary, to jednak zakończył życie jako bohater, na sam koniec wierny Bogu. W Księdze Przypowieści 24:16 czytamy, że sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Nieważne, ile razy upadasz, ważne, że się potem podnosisz.